Dzisiaj, widzowie, nie mogę dotykać koloru niebieskiego na mapie Blockdash. I dzisiaj zagramy sobie specjalne na to wydarzenie, czyli na tarcie laserowe Anti-Dash. Ale słuchajcie, oczywiście przed tym zostawcie łapkę do góry i subskrypcję, tak jak widzicie tutaj na ekranie. A my tymczasem przechodzimy do... na początek do kręcenia, słuchajcie, na tym naszym kołem, a potem do challenge'u, więc uwaga, co teraz nam się tutaj wyrysuje, oby nic strasznego. Dawaj, 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 jest 10 klejnotów, dobrze, że nie epic. Słuchajcie, bo mam teraz 15 klejnotów, więc gdy teraz wylosuję 5 klejnotów, będę mógł sobie zagrać w legendarnego Blockdasha, ale w dzisiejszym odcinku tego nie robimy. Dzisiaj gramy tylko i wyłącznie w wydarzenia, słuchajcie, więc zobaczymy, co teraz nam się trafi. Oby coś dobrego. Aha. Słuchajcie, wylosował nam się rzadki po raz kolejny duplikat. Więc oczywiście konwertujemy na żetony. I słuchajcie, gramy dzisiaj w wydarzenie na tarcie laserowe Anti-Dash. Ponieważ bardzo bym chciał sprawdzić, czy uda mi się wykonać ten challenge. Pamiętajcie, niebieskich klocków na Blockdashu nie mogę dotykać. Więc let's go. Nawet na tym Laser Dashu, co teraz będzie. Więc słuchajcie, po prostu podłoga jest jakby fioletowo-czarna, taka trochę fioletowa, trochę czarna, ale ja tylko i wyłącznie niebieskiego nie mogę dotykać i muszę, słuchajcie, o tym pamiętać, bo jak zapomnę, to będzie lipa. I nie wiem, jak ja będę przeskakiwał, kiedy będzie, słuchajcie, trzeba, a jak dotknę niebieskiego koloru, ale skiny się, słuchajcie, nie liczą ogólnie, skiny mogę dotykać, ale jak... niebieskich klocków dotknę, to muszę wojdować, czyli umierać po prostu. Więc lecimy, let's go, dobra. Na razie. A właśnie, słuchajcie, emotki się liczą. Powiedzmy tak, że słuchajcie, po prostu emotki też się liczą i jakby nie mogę używać niebieskich emotek. A to będzie naprawdę ciężki challenge do wykonania. I mamy mapeczkę Laser Tracer. Oczywiście pięść jest, słuchajcie, czerwona. Niewidzialność jest taka, kurczę, no niewidzialność jest niebieska, powiedzmy, wślizg niebieski, ale emotka zaczepki żółta, więc możemy ją spokojnie używać. Patrzcie, jak śmiesznie zabiegamy wokół mapy i dobra, ja tu próbuję ludzi walić, pamiętajcie, nie mogę używać emotek niebieskich oraz nie mogę też dotykać niebieskich rzeczy. Ta podłoga nie jest taka niebieska, ona jest trochę szara. Trochę jest coś niebieska, ale załóżmy, że to jest szara, bo po prostu, słuchajcie, gdyby podłoga byłaby niebieska, to tego w zupełności nie dałoby się przejść. Ale lecimy, słuchajcie, z kolejną gierką i zobaczymy, co to będzie za gierka. Nawet na samej miniaturce, słuchajcie, na samej miniaturce tego Blockdasha Endlessa są, słuchajcie, niebieskie klocki. Ja mam nadzieję, że tutaj niebieskich klocków to nie będzie i że łagodnie uda nam się, słuchajcie, to przejść. I pamiętacie tę serię, słuchajcie? Nie wiem, czy pamiętacie tę serię, gdzie próbowałem nie dotykać różowego koloru na mapie z Barbie lub niebieskie, lub zielonego koloru na mapie z Mr. Beastem. A teraz niebieski kolor, czas na Blockdash. Więc let's go. Tutaj jakiś Janek. On jest z Polski chyba, bo to jest Janek. Dobra. Go, dobra. O, chciałem go tak popchnąć, ale słuchajcie, lecimy. To są fioletowe, nie niebieskie klocki, słuchajcie. Więc mogę ich dotknąć. Oczywiście mój skin też jest fioletowy. I jak widzicie, tutaj są niebieskie klocki. Ja nawet, słuchajcie, niebieskich klocków nie mogę rozbijać. Ale dobra, nie dotknę. Tak jak mówię, rozbijać niebieskich klocków też nie mogę, więc ktoś inny mi musi tutaj rozbić, słuchajcie. A jakby był niebieski labirynt? O, dobra, są niebieskie klocki, słuchajcie, są, ale przeskakuję. Tu też, dobra, przeskoczyłem na ludzi, nie muszę wojdować, ale mówię, że jak, słuchajcie, to zrobię, to muszę wojdować, że jak na przykład też zniszczę klocka niebieskiego, czy użyję niebieskiej emotki, to muszę, słuchajcie, wojdować, więc radę nie mieć tutaj niebieskich emotek, słuchajcie, dobra, więc let's go. Okej, teraz mamy żółte bloki i oczywiście kolce czarne, czy tam szare. O, dobra, jestem. O nie, nie mogę używać niebieskich emotek, a w ślizgu mam, słuchajcie, niebieski. Dobra, dotrwaliśmy do 15 fali, oby tak było ciągle, oby nie było skoków z niebieskimi klockami, bo będę musiał save'ować potem nieźle. O kurde. Dobra, ja tutaj się teraz, słuchajcie, na luzie odbiję, na luzaku, dobra, widzę, że już ktoś tam odpadł. Teraz odbiję się tutaj, ale nie wiem, czy zaliczyć kolce do niebieskiego, kiedy będą w niebieskich kolcach, chyba nie.
Tutaj mi ktoś rozbija. Ja tutaj rozbijam, dobra. Tu jakiś dufek, niech tu wskakuje, okej. Zagramy tak sobie jeszcze jedną rundkę, potem może jak ta runda nie będzie, słuchajcie, zbyt długa. Dobra, tu są różowe klocki, na szczęście nie ma, słuchajcie, niebieskiego. O, tu był! O, nie wojduje. Dobra, słuchajcie, bo nie dotknąłem niebieskiego, więc nie wojduje, a my wygraliśmy finał, słuchajcie, na tym blokdaszu. Ja nawet nie wierzę, że finał tu, słuchajcie, wygrałem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale wygrałem, słuchajcie, finał. I teraz zmienię sobie tak nasze skina, słuchajcie. I zagramy jeszcze jedną giereczkę, słuchajcie, zmienię sobie skina. Mianowicie na skina, no mityczne są niebieskie ogólnie, ale no. Specjalne są takie pomarańczowe, rzadkie też są niebieskie, słuchajcie, ale... Więc my wybierzemy sobie, słuchajcie, z epickich skórek. Pikselowa bestia jest też taka niebieska, małpa też... One muszą nic nie mieć niebieskiego, słuchajcie, więc wybierzmy sobie tę pandę, bo ta panda mega mi się ogólnie podoba, więc ją sobie tutaj wybierzmy. Czekajcie, bo ja przez przypadek wchodzę w grupę, a musimy wejść w wydarzenia, no i widzimy się na gierce. Dobra, widzowie, więc jesteśmy na Laser Dashu. O, w ogóle ktoś mnie zapraszał, to może dołączę, słuchajcie, na jego gierkę. Aha. Słuchajcie, w ogóle dopiero teraz się zgapnąłem, że w prawdziwym życiu mam na sobie niebieską koszulkę. A miałem nie używać niebieskiego, ale nie była mowa, że w prawdziwym życiu. O, niebieski. Dobra, nie wojduję. Chyba, że ktoś mnie zaraz popchnie. Dobra, oczywiście dotykam niebieskich skinów, słuchajcie, bo mogę. Ale mega fajne wyzwanie, mega mi się podoba, więc okej. Okay. Dobra, słuchajcie, przechodzimy, nawet ten napis jest niebieski, co dopiero teraz zauważyłem. Dobra, widzowie, na Laser Tracer myślę, że nie ma żadnego niebieskiego koloru. Oczywiście ta podłoga się nie zalicza, tak jak mówiłem już. Dobra, więc... O kurde, jak ten laser mi teraz był idealny, idealnie, słuchajcie, pode mną. Dobra, go. Bolcik, bolt. Myślę, że na Endless Block Dashu nie zrobię powyżej 30, tak 40 fal. Nie.